Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Oj, będzie trzeba dzisiaj zmienić rejestrację na coś innego. Tak myślałem, że dzisiaj zaczniemy sobie odcinek od pozdrowień. I chciałbym pozdrowić dzisiaj wszystkich Maciejów. Pozdrowionka dla wszystkich Maciejów. Jest jakiś Maciej? Nie ma chyba. Nie widzę w komentarzach. Jest jakiś Maciej? Halo! Maciej, zgłoś się! W tym meczu jeszcze będzie towarzyszył mi Stachu, ale po tym meczu może zmienię rejestrację na jakąś inną? Zobaczę pod ostatnim odcinkiem, kto tam pisał ciekawe rzeczy. I kto dostał najwięcej lajków. O, może tak, będę wybierał te osoby, które najwięcej lajków mają w komentarzu swoim. Najbardziej lajkowany komentarz pod filmem ostatnim. Dzisiaj zaczynamy od miasta i patrzcie na to! Już na samym początku piąty poziom! Co się dzieje? 29 osób, ale dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo gram, dopóki nie wygram. To znaczy, odcinek będzie trwał, dopóki nie wygram. Jak wygram na przykład po 10, albo nawet po 5 minutach, może się tak zdarzyć, jak wygram po 5 minutach, to koniec odcinka. Co, ja nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, a wy wiecie? Pewnie już wiecie, niektórzy. Kto wie? Słuchajcie, no nie wiem, ile będzie trwało, może trwać nawet i godzinę. O cholera, godzinny odcinek z trybu Fortnite? Chcielibyście, co? Proszę bardzo, kolejny dropik, ale nawet nie jadę na słuch, tylko jadę tak mniej więcej w tych miejscach, gdzie wcześniej spotkałem dropy i coś było. Już sobie to wcześniej ogarnęliśmy, że najlepiej jeździć w miejscach, gdzie najwięcej dropów jest obok siebie. Niekoniecznie tam dobre poziomy czy słabe, chodzi o to, żeby te punkty, gdzie są dropy, żeby ich było najwięcej w danym miejscu. I my już sobie ogarnęliśmy, póki co najlepszą miejscówką do tego jest ta taka rzeczka, którą wam już kiedyś pokazywałem. Kojarzycie, no nie? Jedziecie sobie wzdłuż rzeczki i macie 5 dropów, jedziecie z drugiej strony tej rzeczki i macie kolejne 4. Także naprawdę tam warto sobie jeździć na początku meczu. No ale ja też całkiem niezłe ziarenko skubnąłem tutaj, prawda? Zobaczcie. Całkiem fajne auto. Wow! Dobra, tutaj mam jakiegoś ziomeczka. Co to jest? Co to jest? Mini Cooper, coś czerwonego pojechało. Ej, no Mini Cooper, poważnie? No nie, no takiego słabiaka nie będziemy brać pod uwagę nawet. O, tu mamy jakiegoś następnego gościa, który jedzie na mnie. On na mnie leci w Subaru. Gdzie jedziemy? O kurde. Musimy tu wykręcić na autostradę. Nie, niekoniecznie. Dobra, jedziemy na przełaj. 3 km, ja mam 5 poziom, on ma 4, więc teoretycznie ja powinienem mieć troszeczkę lepiej. To będzie chyba niedaleko tej wielkiej góry. No, ma znaczną przewagę. Czekaj. Ciśnij. O kurde, tu jakaś hopa. Dobra, pojedziemy sobie nie przez las, tylko tu. Ops! Dobrze, pięknie poszło, ominęliśmy ten straszny las. Czerwony, znaczy czerwony, ten deszczowy las, nazwijmy go. Szóstka! O kurde, ale ta szóstka zamuliła go. Spróbuję się trzymać tej drogi tutaj. Trochę. Strasznie zmuliła go ta szóstka, piątka, szybko. Ach, byle nie przez las, byle nie przez las! Cyk! Ej, gościu za... Ej, depcze mi po zderzaku! Jest! No dobra, na początek fajny pojedyneczek wpadł, ale ja już mam, słuchajcie, 6 poziom! Proszę bardzo, jakie mi się ziarenko trafiło. Za mną ktoś już jedzie, zobaczmy sobie... Okej, jesteśmy w środku strefy. Niedobrze, niedobrze. Ktoś mnie tam ciśnie, dwóch jedzie za mną. Albo jeden ucieka ode mnie, albo nie wiem, ale... Dwóch ciśnie za mną i jedziemy na skraj strefy. Taktyka jest taka, jedziemy sobie na skraj strefy, zawracamy, wyzywamy gościa na pojedynek i elo. Mam nadzieję, że... No kurde, zwiałem mu chyba. Nie, tam dwóch jakichś typów za mną jedzie, co jest? To nie jest live, wiesz, jakby był to live, to normalne, że za mną jadą typy, ale tutaj nie jest live. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze, zawracamy zaraz. Jeszcze kawałek sobie podjedziemy do... Kurde, ta strefa jeszcze bardzo duża jest. Gościu za mną ciśnie jak szalony. Jakby zobaczył jakąś miłość. Może zobaczył, oby nie. Nie no, ciśnie, tutaj drugi jakiś. W tę samą stronę, dobra, zawracamy. Tu już jest za blisko strefy, żebyśmy pojechali tam. Więc ja myślę, że można go spokojnie wyzwać. Chociaż to i tak trochę loteria jest jeszcze, no nie? Bo jest za duża strefa. Dobra, chodź. Chodź, porozmawiamy. Uuuu! Uciekaj!
On ma tego miniacza paskudnego. Trzeba uważać. I go, mamy równe szanse. Okej, patrzcie jak nas dziwnie zawróciło. Regalia, pokaż co potrafisz. Offroadowe zdolności tego samochodu, to podstawa. Kościół, ej, on mnie ścigał! On mnie ścigał przez pół mapy. A teraz co? Ty, ciśnie ta regalia, co? W tych offroadach takie wielkie koła tutaj mamy. Szósteczka, ale ciśnie, kurczę, 200 na godzinę po offroadach, pięknie. Cyk, 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 cyk. Ej, bo się strefa zmniejsza. Uuu, shit, co to było? Tu jakieś takie wystające kamienie, których nie można rozwalić. Dziwne, no nie? Ale już dobrze, już dobrze, już jesteśmy na miejscu. Okej, okay, tam na dole jakiś dropik. Nie wiem, czy będzie go warto brać. Dobrze, pokonany. Proszę bardzo, mamy Caudi. Wypadałoby kogoś teraz tutaj jeszcze szarpnąć. Tu widzę, że ktoś w wyścigu. Aha, właśnie zginął, dobra. Tutaj jakiegoś typka gonia. Wyzwali się na pojedynek. Kurde, trzech naraz się wyzwało? Zobaczcie, trzech w jednym miejscu jest w wyścigu. Co jest? Coś nie tak. Chyba, że jeden kończył. Czekaj, czekaj. Jeden skończył wyścig. Dobre, dobre. Ja tutaj będę udawał Mini Coopera, bo jestem czerwony. Tamten pojechał w drugą stronę. On miał chyba tak z czwarty poziom. Ja tu, o, ja mam Mini Coopera, jestem taki wolny, ja nigdzie nie dojadę. Nie widzi mojego poziomu jeszcze chyba. Czy to, albo może już zobaczył i ucieka teraz. Ja jestem Mini Cooperem, wracaj tu, jestem czerwonym Mini Cooperem malutkim. Mam silnik z liści i gałęzi, chodź, chodź, goni mnie. Trzeci poziom wziął typek. Chłopie, na tym etapie to... Nic, to skarb dla mnie. Musimy go wyzwać. Hops. Teraz musimy uważać, żeby nie wjechać. Ja, słuchajcie, trzeci poziom kontra siódmy, ja biorę ten pojedynek na poważnie. Wiesz, on jak przegra, to spoko. Ale jak ja przegram, ale wstyd. Ja mam dużo do stracenia. Przejdziemy koło Stonehenge. Ty, ja tego miejsca mało kiedy tu byłem. Patrz, i gościu trzeci poziom jest zaraz za mną. To nie są żarty, trzeba uważać. Naprawdę, że trzeba uważać, żeby nie przegrać z takim niskim poziomem. Bez kitu. Ej, taki zaawansowany etap meczu, on jeszcze miał jakiś trzeci poziom. Co on sobie myśli? Już sobie wyobrażam ten odcinek. Ktoś patrzy na miniaturkę i na tytuł. Gram dopóki nie wygram. Patrzę potem na czas trwania odcinka. 3 godziny! O kurde, o kurde! I proszę bardzo, GTR kontra Bowler. O kurde. Przedupczone, dawaj GTR. O nie, 900 me... Nie dogonimy go. Kurde, przegrana, przegrana. O, się, musiałby się gdzieś sromotnie rozwalić, to niemożliwe jest. Ale, czemu tak? Czemu? A, dobra, byliśmy chyba przy tamtej granicy strefy. Cholera! Ale wtopiłem, ech. Pod ostatnim odcinkiem z trybu Fortnite. Luczek, nie daj na rejestrację, nie daj. Ja jestem, a może być taki, nie taki, nie daj. Nie, specjalnie wyjdziemy na inny odcinek. Wejdźmy sobie na przykład, o, ten był bardzo fajny odcineczek. Każda część część zmienia dźwięk auta. Kojarzycie, nie? Z Forza Horizon 5. Wchodzimy tu i szukamy jakiegoś ambitnego niku. Kto miał najwyżej lajkowany komentarz? Zaraz zobaczymy. To powinno być tutaj, hops. I proszę bardzo. Nie spodziewałem się, że Microsoft będzie tak szybko potrafił, że blablabla. To jest Kipro, tak się nazywa jego nick. Tutaj, na samej górze, najwyżej lajkowany komentarz pod filmem Forza Horizon 5, każda część zmieni dźwięk auta. I już zmieniam tablicę. Co jest? O, teraz działa! Ej, ten miecz zapowiadał się fajnie. Ja myślałem, że tam będzie jakaś wysoka pozycja, że w ogóle dotrwam do końca. A tu pokonał mnie Bowler. Bowler to jest dobry samochód na offroady i widzieliście, że nie mogłem go dogonić, kurde, GTR-em, samochodem, który jest chyba o dwa poziomy wyżej? Bo Bowler jest chyba z poziomu szóstego? Wiecie, że ten samochód w ogóle on nie jest na drifty robiony? To jest samochód zrobiony pod wyścigi typowo. Nim się bardzo fajnie jeździ, on nie wygląda, ale w swojej klasie jest świetny. Ja pierniczę.
Ej, dopiero zacząłem ten mecz. Przyjechałem w jakieś takie dziwne miejsce, w które nigdy nie przyjeżdżałem. Usiedź, patrz na to. Patrz na to, Warszawa. Czujesz to? Czujesz to? Ale wiecie co, tak jak sobie tutaj jechałem, to tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy, że tutaj jak się zatrzymamy na chwilę w trybie Fortnite, to po chwili znikamy z mapy. Nie ma nas na mapie, widzicie, że ja teraz zniknąłem. Ale jak jakiś gracz do nas podjedzie, to będzie widział nasz ogromny nickname nad samochodem, no nie? I ja bym czasami chciał zrobić taką taktykę, że na przykład schowam się tutaj w krzakach, stoję w tym miejscu, znikam z mapy i nie widać mojego nickname'u też. Wtedy można by było fajne taktyki porobić i na przykład kogoś powyzywać w ciekawy sposób, no nie? Albo poczekać, przyczaić się gdzieś i wiesz, ktoś będzie jechał nieświadomy, a tylko wtedy trach! No a tak to właśnie troszeczkę się zdradzamy tym wielkim banerem nad głową, prawda? Ej, to w ogóle fajne dropy są teraz, piąty poziom. Wziąłem sobie siódmy teraz, więc nie mam na co narzekać, nie? Tutaj mamy... nie wiem co, drugi, dobra. I tu mamy jakiegoś ziomeczka, który ewidentnie chce się ze mną zmierzyć. Dzień dobry panu. Gdzie jedziemy? Okej, okay. To mi się podoba. Ten jak tu poleciał. I proszę bardzo, piersiawa kontra czwarty poziom. Ja wiem, że to niesprawiedliwe troszeczkę jest. No ale co mam zrobić? To co mam zrobić, no? Nie no, powiem, że Lancer dosyć szybki jest, ale i tak nie ma się co równać z piersiawą. Zwłaszcza jeśli chodzi o offroady. O, piersiawa naprawdę dobra jest. Gościu się poddał chyba już. Chyba zrezygnował, stwierdził, albo się rozbił. Nie wiem, co on tam robił w ogóle, to już ten mecz trwa od dobrych 5 minut. Co on tam robi? Co on tam robi? Dobra, jedziemy na hopę. Na hopę jedziemy. Zaryzykuję. No, czekaj, bo tu jakieś budynki są. Zaryzykuję, bo mam lepszy samochód, więc nadrobiłem sobie trochę czasu. Pęk i możemy skoczyć. Tu właściwie chyba będzie nawet meta zaraz po tym skoku. No powiem, że aż taka szybka ta piersiawa nie jest. Gdzieś tu, nie? Ops. Myślałem, że będzie fajnie do mety, ale nie poleciał. Nie poleciał do mety. Jedź. Pyk. Jesteśmy na mecie i moi drodzy, ósmy poziom. Ósmy poziom, dzień dobry. Tu mamy jakiegoś giganta. Co to tu jedzie? Ja jestem Mini Cooper, ja jestem biedny Mini Cooper. Chodź. Supra. O Boże. Okej, okay. Jedziemy gdzieś tutaj. 1,7 kilometra. Ale nas dziwnie kieruje, zobaczcie, poza strefę. Bardzo dobry GPS. Pan GPS, pies GPS. Gdzie my pojedziemy? No przez raz musimy. Tu nie widzę innej strategii. Dawaj Lambo Bambo. Ciśniemy. Ciekawe, czy szanse są mniej więcej porównywalne do Supry. Jak myślicie? Tak, zdecydowanie, no. Supra ledwo z miejsca rusza, a Lambo poleci ponad 3 pakiety. Na pewno są wyrównane szanse. Sops. Dobra, i pojedziemy sobie teraz tu pod górkę. Tu trzeba uważać w tej kopalni. Ja tego tak nie mam dobrze ogarniętego. Zresztą jest ciemno jak cholera. Prawie nic nie widzę. Gościu pojechał sobie tam. Czy wyjdzie mu to na dobre? Nie wiem. Ja pojadę sobie tu na tą polną drogę. Pyk. Dobra, robi się dzień, całe szczęście. Gościu nie wie, jak wjechać pod skarpę. Też bym nie wiedział na jego miejscu. Się gdzieś tam zablokował, no bo Supra, no nic nie poradzisz, no. Dobrze, i dojechaliśmy sobie do miejsca. I widzicie, wcale nie jechałem szybko. Wcale nie jechałem szybko, bo tutaj w lesie trzeba bardzo uważać, żeby się nie rozwalić. Tu jakiś piąty poziom jest elegancki. Lancia Delta mi się przytrafiła. Trafiłem na takie ziarenko, zobaczcie. Tu mamy piąty poziom. Dobra, jak tam wygląda strefa? Bo wypadałoby coś tam wygrać, czy nie? Jesteśmy w kopalni. Kopalnia jest na skraju, więc moglibyśmy sobie tam hopnąć i z kimś porozmawiać jeszcze. Dobry, to ja. My name is Jeff. Chodźmy. A, czekaj, coś tam na dole jeszcze śmiga. Ciągle sobie śmigam. Ale ciśnie! Z czym on tam tak ciśnie ładnie? Bardzo ładnie ciśnie. Dobry! Ósmy poziom, jedziemy GTR! Przegrałem tym samochodem wcześniej. 400 metrów? Tak.
O nie, drzewo. O nie, jedź do góry, delta, jedź. GTR tutaj też będzie miał problem, żeby podjechać. Rozwalił się, gościu! Zresetował pozycję. Patrzcie, jaki krótki pojedynek, przecież mapa ogromna. A pojedynek zaraz tutaj? Jezu. Dobra, słuchaj, 10. poziom. Ciekawe, co mi się trafi. Poziom 10. I mamy... To jest bardzo dobry samochód. Będę udawał Mini Coopera, będę jechał powoli. Chociaż powiem wam, że na tym etapie meczu można przegrać każdym samochodem. Naprawdę nie warto lekceważyć, nawet jakby ktoś miał 5. poziom. Ja już się o tym sromotnie przekonałem wielokrotnie i nie można nikomu tutaj popuszczać. Nawet jak ktoś ma, nie wiem, 3. poziom. No 3. poziom to już ciężko, żeby wygrał, ale czasami się zdarzają takie przypadki. I to nie ma się z czego śmiać, no. Trzeba uważać i trzeba dawać z siebie wszystko, nawet jeśli ktoś ma dużo słabszy samochód. Ostatnio ktoś w komentarzach napisał takiego protipa, żeby włączyć sobie... O, ktoś protraka jeszcze zgarnął. Żeby włączyć sobie głos GPS-u i w momencie, kiedy jest ten ostateczny pojedynek, wtedy GPS nam powie, czy mamy zawrócić, czy mamy gdzieś tam jechać prosto, czy co mamy robić, no nie? Nie wiem, zobaczymy. Ja się chyba będę trzymał tu. Nie wiem, czy to jest dobra... Czy to jest dobra strategia, bo powiem wam... Nie wiem, w którą stronę pojedziemy. Kurde. Nie, lepiej pojechać tam, pojadę sobie tam. Pojadę sobie tam, bo tam są te takie proste drogi. Musimy pojechać na drugą stronę tej strefy. I tam się gdzieś skitrać. Tak, za 30 sekund zaczynamy. Pojadę sobie tu. Tak zaryzykuję, bo nie jestem przekonany co do tego, gdzie co będzie. Mam teraz bardzo rozkojarzoną twarz, bo ogarniam na jednocześnie kilkaset różnych strategii, gdzie może być ostateczny punkt. Dobra, spróbuj. 2-1. No, spróbuję tu pojechać, trudno. Ryzyk fiuzyk. Czekaj. O, nie jest źle. Nie jest źle. Tylko musimy szybko tutaj zjechać. Tutaj przez... O nie, nie ma tu dolinki. Tu jest jakaś woda. Gdzie ja jestem? Nie kojarzę, gdzie ja jestem. Ktoś mnie już, kurde, wyprzedził chyba. Och, lepiej to chyba ogarnął. Nie! Jedź do przodu! Cholera, nienawidzę tego. Trzeba te biegi zmieniać. Sprzęgła, nie sprzęgła. Zawrócić. Ach, straszne to jest. Nie no, ktoś już tam ostro pojechał do przodu. Będzie ciężko wygrać. W ogóle GPS jakoś dziwnie tam prowadził, no nie? Jakoś w ogóle, jakoś taką drogą. Nie wiadomo gdzie, tu pojedziemy sobie przez drzewa. No muszę już na pałę jechać, bo... Bo nie ma czasu. Nie wiem, gdzie tam ten gościu... Nie wiem, gdzie ten gościu tam jest, ale już chyba jest blisko. Może nie, warto jechać do końca. O! Drugi. Kurde! Który Lancer będzie lepszy? Evo 10 czy Evo 9? Czy 8? Ja ich nie odróżniam. Jedziemy do celu, 2 km. Początek następnego meczu. Ludzie, tyle ludzi w tym miejscu jest. Ja myślę, ja mam takie wrażenie, ja przyjechałem sobie teraz koło tej mojej rzeczki, gdzie zawsze zbieram dropy. Teraz patrzę, że taka posucha była i zgarnąłem tylko tego Lancera. No, w sumie całkiem nieźle, 4. poziom. Nieźle, prawda? Ale tak zawsze coś tam dropiło, nie? Wiadomo, że tam jest dużo tych drop pointów, ale może warto by było poszukać jakiegoś innego miejsca do dropów? Jezu, skąd to drzewo się tu wzięło? Kurde, no i znowu mamy Mini Coopera. Jezu. Głupio tak go nie wyzwać, głupio go wyzwać, no. Ja mam już 5. poziom, do dupy, no. Muszę wam powiedzieć, że prawie przegrałem z tym Lancerem przez to właśnie drzewo.
Ledwo dojechałem. Dobra, co my tu mamy? Miniacz! Kurde, goście, mogłeś zmienić miniacza na tamto. Ale fajnie mnie wyzwał na pojedynek, jakiś daktur. 3 km, kawał drogi, jadę drogą. On pojechał przez las, no w końcu ma offroadowego Mini Coopera. Czy tam Mini X-Ride, jak to się tam nazywa. Jedzie tymi drzewami. Ja obok sobie normalnie drogą wakacje. Ja mam tutaj wakacje na tej drodze. On tam musi te drzewa wymijać. Nie wiadomo co robić, ludzie. Tam niektórzy się widzowie pytają: Lucek, ale dlaczego ty jak masz offroadowe auto, to jedziesz asfaltem? Dlaczego? Ja już tłumaczę dlaczego. Asfaltem jest szybciej, nawet jak masz super offroadowe auto, to masz dużo lepszą przyczepność na asfalcie, no to chyba jest oczywiste. Nie będziesz po offroadzie jechał inaczej. Jakbyś miał dwa takie same samochody offroadowe, jakieś kozackie, no nie? I jedno by jechało obok drugiego, jedno by jechało na asfalcie, a drugie by jechało obok offroadem, to oczywiste jest to, że na asfalcie to drugie auto będzie jechać szybciej, no. No tak jest, dlatego zawsze wybieram asfalt. Jak jest taka opcja, no nie? No teraz nie ma sensu jechać po asfalcie, jak jadę sobie, wiesz, prosto do celu, ale no... Są sytuacje, gdzie warto jednak z tego asfaltu korzystać jak najwięcej. No jakiś dropik przy górze jest, zobaczcie. Ja właśnie zastanawiam... Kurde, niedługo będzie rok, jak my gramy w ten tryb Fortnite. I... Jak wy oglądacie te wszystkie odcinki po kolei, jeden za drugim, to wy już znacie chyba wszystkie miejsca, gdzie są dropy. Tutaj, prawda? Już chyba wszystko znacie. Tutaj zawsze jest drop przy wyjeździe i chyba z drugiej strony tunelu też jest dropik. No ale nie będziemy tego teraz sprawdzać, jedziemy na jakiś pojedynek. Dobra, tu widzę jakiegoś zioma. Słuchajcie, nie, jak będzie miał Mini Coopera, czy nie Mini Coopera, ja go biorę na pojedynek, okej? Jedzie chyba sobie po tamto Subaru. Jak weźmie tego dropa, to znaczy, że trzeba go wyzwać na pojedynek. Będzie miał konkurencyjny samochód do mojego. Zwziął ten drop, dobrze, dobrze. Ja już tutaj na niego czekam. A, czekaj, jesteśmy w środku strefy. Niezbyt, niezbyt. Siema, ja jestem Lucek. Nagrywam gry i chcę się z tobą ścigać. Jedziemy? Zajebiście, mamy po drugiej stronie góry. Jak tu teraz pojechać? Jak tu teraz pojechać? Pokaż mi mapkę. O, dobra, tory, tory. Zdecydowanie tory. Chociaż jak on tu ładnie podjedzie, to będzie mógł mnie jeszcze rozwalić. Także te tory to takie ryzykowne troszeczkę są. Ale spróbujemy, bo tam przy wyjeździe z tunelu za torami jeszcze jest chyba taki skręt w prawo, gdzie można sobie odbić i od razu pojechać do naszego celu. Ale on jak podjedzie już pod tą górę, to właściwie nie można tu odbić, trzeba jechać do domu. Dobra. To właściwie będzie miał cały czas z górki prosto do celu. Problem jest tylko taki, że bardzo jest ciężko opanować... Już jedzie z góry, kuźwa. Bardzo jest ciężko opanować samochód zjeżdżając z tej góry. Ale on już zjeżdża z tej góry. Kurde, jak szybko podjechał, nie? Prawda, bardzo ładnie. I tam są jeszcze dodatkowo kamienie, więc nie wiem jak sobie z tym poradzi. I jest to bardzo frustrujące czasami wywalać się tam na dach, więc... Ja obrałem tą drogę, mimo że on teraz jest dużo bliżej. O nie, kurde! Ogarnął to! Nie! Shit! Jak gościu to zrobił, ej! Z tej góry jest naprawdę trudno zjechać, on chyba się urodził z kierownicą Subaru w ręce. Tutaj ktoś się, kurczę, grzebie. Co to tu jedzie? Golf? Chyba golf, uciekam, ej! Jedziemy z golfem. Ja mam piąty, on ma czwarty. Angelo jakiś. Siema, Angelo. A, musimy wyjechać na drogę jak najszybciej. Ops. Zmieściłem się w drogę. Super. Gościu pojechał na przełaj, choć ma offroadowe auto. Bardzo dobrze. Teraz musimy... Aha, bo to będzie chyba lokomotywownia do ominięcia. Musimy ją koniecznie ominąć, bo nie przez nią ciężko jest przejechać tak o. Oj, mogę na ten plac już skręcić. Trudno, trudno, trudno. Gościu się zatrzymał na lokomotywowni. Nie dziwię mu się, bo tam ciężko jest w ogóle przejechać. No ale to właśnie taka odpowiedź na pytanie, dlaczego ja jadę samochodami offroadowymi po asfalcie, jak mam offroad dostępny. No właśnie dlatego, no. Jakbym jechał, no tutaj akurat lokomotywownia, ale na pewno bym miał niższą prędkość po prostu i gorzej bym przyspieszał. To jest odpowiedź na to pytanie.
Pyk. No teraz sobie można jechać. Tutaj mamy chyba jakiś drops. Audi. O, miałem Audi RS2 na początku tego meczu. Dzisiaj, znaczy teraz na tym meczu zrespawnowałem się w Garden, w tych ogrodach tam. I powiem wam, że właśnie nic nie było. Bez sensu. Dobra, jedźmy sobie teraz tu jeszcze zobaczyć. Zaraz sobie... Tutaj jest parę tych dropików, jak się tak jeździ po tym świecie. Mamy bowlerka, z którym już dzisiaj udało mi się przegrać. Mam do was takie pytanie, czy chcielibyście, abym ja zawarł w jeden taki zwięzły, krótki film wszystkie moje sztuczki, porady, taktyki, jakie mam do trybu Fortnite? Żeby łatwiej wygrywać. No bo ktoś jak sobie wbije do tego trybu, no to właściwie po pierwszym pojedynku to już jest elo, no nie? No wiadomo, że tutaj jest jakiś tam element szczęścia i no warto coś albo słabego przeciwnika wylosować. Czasami się trafi w ogóle słabych graczy i bardzo łatwo jest mecz wygrać. Czasami od razu łapiesz samochód z 9 poziomu i jest spoczko na każdym pojedynku praktycznie. No nie? Ale są takie zasady święte na tym trybie, które warto przestrzegać, żeby wygrywać. I ja o tym wielokrotnie mówiłem na moich odcinkach, no ale wiecie, tych odcinków jest bardzo dużo. A jakbyśmy zrobili jeden taki poradnik, żebyście wy mogli zawsze... Co mi się nie opłaca w ogóle robić? Bo jeśli ja chcę wygrywać, no to co? Mam wam powiedzieć, jak się wygrywa i wy będziecie mnie zawsze ogrywać? Będziecie znali wszystkie moje taktyki? Nie podoba mi się to trochę, no. Trochę mi się to nie podoba. Dobrze, i teraz moja taktyka, jest mało graczy, wszyscy są mniej więcej w strefie. Będziemy jechać sobie dookoła strefy. Ta taktyka nie jest taka do końca moja, bo ja kiedyś grałem bardzo dużo w różne gry Battle Royale. Na przykład w PUBG grałem w Apex Legends. I pod koniec meczu jest właśnie taka taktyka, żeby jeździć sobie dookoła strefy i rozwalać ludzi, którzy do tej strefy biegną jakby, nie? Którzy z niej wybiegają. Tutaj w Fordzie to wygląda troszeczkę inaczej, bo warto jest wyzwać kogoś na pojedynek od krawędzi strefy. Bo wtedy wiadomo, że my będziemy już rozpędzeni, skierowani, będziemy mieli skierowany samochód w daną stronę. A to, trochę czasu zajmuje zanim jakiś tam samochód się rozpędzi. I będziemy już jechać w daną stronę, żeby kogoś wyzwać. Czyli już będziemy mieli sporą przewagę, chociażby na samym przyspieszeniu samochodu, no nie? Zostało 5 graczy do końca. I tu mam jakiegoś ziomeczka i proszę bardzo, on sobie jedzie. No w sumie już jedzie w tym kierunku od strefy jakby. Ma jakiś słaby samochód, bo niebieski, widziałem, że ma niebieski. A niebieski to wiadomo, no słaby, słaby samochód. Niebieski to wiadomo, że słaby. Dobrze, tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, ale jest tak za blisko trochę tej krawędzi. No i jedzie od krawędzi. Teraz go tak głupio jest wyzwać na pojedynek, bo by mnie jeszcze porobił, no nie? Mam trochę słaby samochód, 6 poziom. Ale bowler nie jest aż taki słaby na te takie różne offroady. I można mu zaufać, jeśli chodzi o pokonywanie różnych drobnych lub większych nierówności. Aczkolwiek jak przyjdzie do jazdy po autostradzie, to może być ciężko nim. Zaraz zobaczymy. I tu widzę, że chyba będziemy musieli gdzieś w okolicy autostrady się zakręcić, bo to już koniec meczu, moi drodzy, jest 30 seconds. Ktoś wypadł poza strefę, what? Pod koniec mecza? Dobra, mi się też tak przytrafiło kiedyś. To było smutne, to było bardzo smutne. Okej, tu ktoś jest jeszcze. No nie no, będziemy chyba w tą stronę jechać jakoś, tak o. Jakoś tak. 3, 2, 1. O kurde, 10 poziom, będzie ciężko, muszę go spychać. Ajajaj, kurde, mogłem mocniej. Shit, niedobrze. No, tego będzie ciężko dogonić. No właśnie, ta... Ach. Autostradowe prędkości tutaj wchodzą w grę. Ale jadę do końca, może jeszcze coś z tego będzie. No, gościu mocno mnie teraz zrobił. On lekko 3 paki ciśnie, ja nie mogę. 250 nawet. Nawet na 5 to muszę cisnąć. Jest słabo. I chyba mecz kończy się tak, na końcu autostrady, ale nie fart, 10 poziom, kurde. Właśnie dotarło do mnie, że nie było pojedynku Kuba kontra Kupa. A tu widzę jakiegoś Kupę. Jedziemy do niego, jedziemy, zobaczymy co to będzie. Pojedynek na 7 km. Gdzie on tam ucieka? No to jest jedyny moment, kiedy tak naprawdę warto tego Mini Coopera na pojedynek wyzwać, no nie?
kiedy nie stracisz dużo na honorze, jak go wyzwiesz na pojedynek. Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Mamy takie same samochody! Może on nie widzi, że ja za nim jadę? Nie wiem! Kurde, już jakiegoś dropa dorwał, no! Już coś dorwał, dziad jeden! Cholera! Trzeci poziom! Ja chciałem zrobić pojedynek kupa kontra kupa, no jak? Jedziemy po nas. O, tutaj coś dla mnie jest. Zapraszam tego pana. Ja mam biednego Mini Coopera, jestem biedny, jaki jestem biedny. O, to nie chodź. Zabieramy. Mam biednego Mini Coopera. Ha, niespodzianka! Dobra, gdzie jedziemy, Lancer? Jedziemy tam. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy kota w teczkę. No nie chciał się ścigać Mini Cooperem, to będziemy się ścigać tak. A ja? Myślisz, że mu popuszczę teraz? Absolutnie. Patrz jak ciśnie, skubaniutki. Z tego Lancera on chyba wycisnął soki. Ale poszedł. Mnie jeszcze obróciłeś, ty, on wygra ze mną. Ale poszedł, ty. Z trzeciego poziomu, ja mam piąty. On ma trzeci, pojechał pod górę, dobrze. Teraz trzeba ominąć tą górę. Może jeszcze uda mi się z niej wygrać, ty. Ale nie, gdzieś tam się rozwalił na górze, dobra. Już się wystraszyłem. Już się wystraszyłem. I pyk, wygrana w kieszeni. Hops, regalia, dzień dobry. Ty, ale gości mnie naprawdę wystraszył, ja nie wiem. Niektórzy z tymi samochodami jakoś tak... Nie wiem, jakże szybcy są bardzo. Tak samo jak z tym Subaru było wcześniej, no nie? Kurde, jakiś kosmos totalny. Jakiś totalny kosmos. Ktoś tutaj w tym lesie się kręcił. Widziałem przed chwilą na moim ludzkim radarze, że coś tu się wydarza. Że ktoś tu jest. Ale gdzieś się chowa. Coś tu kombinuje. Ło, prosto w drzewo, tu nie było nic widać. A co my tu mamy? No nie, dajcie mi się pościgać. Ja chcę. Dawaj tak do Warszawy. Jest! 7 kontra 6. Gaz! O kurde, ale w dziwnym miejscu. Jedziemy na miacho, szybko. Ło, to będzie ciekawy pojedynek. Gościu chciał tamtego lancerka małego wyzwać. Z niskim poziomem. Widzieliście to? Uratowałem tego lancera. Ekstra, dobra, teraz jak my tu pojedziemy? Ktoś mi wytłumaczy? No ja po mieście to nie bardzo. O ty kurde, ten co tu robił? Dobra, teraz prosto. Prosto. Przez rondo prosto, jak w ETS-ie, pyk. Teraz tutaj przez rondo prosto. Tu w ogóle jakiś drop niebieski chyba, nie? Tu nie wracamy tu nawet. A w ogóle GPS na początku tego pojedynku zupełnie inną stroną nas skierował. No, w ogóle się nie opłacało, no nie? Gdzie w mieście jest taka zasada, żeby ufać GPS-owi. Bo tutaj jest, no, różnie to bywa. Pokonałem pierciawę, ej! Czuję się naprawdę dobrze z tym, że uratowałem tego małego lancerka, który się tam kręcił. Trzeci poziom biedaczek miał, trzeci poziom! Możemy wybrać, nie no, bierzemy Porsche, kurde, Audi RS6, kto bierze Audi RS6, no pojedynki, chłopie. Tu mamy jakiegoś typka w pojedynku, o dzień, kurde, to ten Lancer, ten co ja go uratowałem. Ajajajajaj, teraz dylemat, wyzywać go na pojedynek? Czy nie? Nie no, ciśniemy za nim, on chyba wygra, on będzie się cieszył. No dobra, teraz mu nie popuścimy, jedziemy. Gdzie on tam ciśnie w ogóle? Aha, bo tu drugi gościu się z nim ściga. Może ma lepszy samochód? Ten pojechał dołem? Czekaj. Tak, to jest ten pojedynek. Coś czujesz? O, tam jest jeszcze jakiś inny gość. Dobra, zobaczmy na mapkę. Jest, skraj strefy, dobra. To teraz wypadałoby... Kurda, tamten gdzie pojechał? Ja się chciałem z nim ścigusiać. Chodź tutaj. Chodź! Cześć, ja jestem Lucek, ja nagrywam gry z gier i chcę się ścigać z tobą, chodź. Dobra, jest boiler, umówmy się, to jest boiler, dobra? Chodź boiler, ja mam fajny samochód.
O kurde. Ale wtopiłem. Ale wtopiłem teraz. A, muszę. Ale. Boiler chyba wygra ze mną. Piernicze, ale dałem ciała teraz. Myślałem, że w zupełnie inną stronę będzie. Trudno będzie. O, shit. Ale dał. Ale dałem. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby Boiler przegrał ze mną. O nie, dawaj piersiawa, dawaj. Może jeszcze coś z tego. Ała, 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 ała. Trafił, cholera. Niestety, zaraz muszę zrobić przerwę na obiad. Chłopie. Ja już tu drugą godzinę siedzę. Jednak moja miejscówka to moja miejscówka. No dobra, no Audi jakie jest, takie jest, ale zaraz znajdziemy tu sobie jakiegoś wataszkę z niskim poziomem. Pyk go zrobimy i będzie po Audi, no. Audi, Audi się wymienię na coś innego i już. Boiler mnie pokonał, ale to kurde. Tam był łód szczęścia, no nie? Łód szczęścia, nie wiadomo w którą stronę ten punkt się pojawi, a w mieście... No, nie ma, nie można przejechać na przełaj, no. Ach. Ale fajnie, fajnie sobie tak od czasu do czasu przegrać z kimś słabszym. Słabszym samochodem, znaczy się. Nie, w sumie dużo słabszy nie był, bo to był Boiler był z... szóstego poziomu, czy z piątego Boiler jest? Dobra, tutaj coś mamy. Ja jestem biedny mini Cooper, ja powoli jeżdżę, powoli, powoli jeżdżę. Ja bym mały samochód, biedny. Dzień dobry, dzień dobry! Let's go! Jestem zły dzisiaj, wiem, jestem zły. Ja nie wiem, czy nie czasem ten Golf lepiej zrobił, że tam pojechał. Ja pojadę sobie kawałek drogo i tu zrobimy taki myk w dół. Ja jestem biedny mini Cooper. Ej, oni się zawsze łapią na to, nie? Ja wołam, ja jestem biedny mini Cooper. O kurde, gościu już wyjechał na drogę. Oni się zawsze na to łapią, ja wołam, jestem biedny mini Cooper, jestem biedny mini Cooper. I zawsze się na to łapią, podjeżdżają, myślą, a skoro to taki biedny mini Cooper, jego wyzwa na pojedynek i pyk. Czemu on pojechał? Nie rozumiem. Czemu on jedzie offroadem? Już by był 100 km przede mną, rozwalił się o te drzewa. Jeszcze Golfem. Rozumiem, gdyby to był... Nie rozumiem tego w ogóle. Nawet jakby miał protraka, to też tego nie rozumiem, gościu. Jedziemy, jedziemy. No dobra, no wiadomo, że się boi, bo mam siódmy poziom, a on ma tam czwarty. No ale mógł nie wyzywać, on mnie wyzwał, ale słuchaj, on mnie wyzwał na pojedynek, nie? On do mnie zadzwonił pierwszy. Tak. Nie ma tak. Ej, tu ile graczy jest w ogóle na tej górze? Tam z 5 osób jest, jakiś zlot robią może na live'ie. Ja się tam zaraz wkręcam. Będę jechał powoli, będę udawał biednego mini Coopera, chociaż nie, mój poziom chyba będą widzieć z daleka. A może nie? Może nie? Zobaczymy, zobaczymy, czy Kipro przyniesie mi dzisiaj farta. Shit! Ale drop! Ale drop! My name is Jeff! Gdzie oni tam są? Już chyba się wszyscy rozeszli. Rozejszli się gdzieś. Chyba tak, chyba zjechali z tej góry. Ale tam było z, nie wiem, z pięciu typa, lekko. Pojechali w drugą stronę. Ktoś już Audi R8 zebrał z 8 poziomu. Kurde. Dobra, musimy zwolnić teraz. Znowu będę udawał słaby samochód. Dobry, jestem słaby. O kurde, Audi. 8 kontra 8. Gdzie mamy jechać? Okej. Gościu pojechał na przełaj chyba. Nie wiem, tu chyba się nie opłaca. O, 3 km mamy. Pojechał na przełaj, no zobaczymy. Ja dzisiaj, ja teraz też przekombinuję. I znowu będzie to samo, nie? A może nie? Chociaż ja powinienem obrać jego drogę właściwie. Prawda? A on powinien pojechać asfaltem. No ale to raczej asfalt. Kurde, tam zaraz zjazd będzie. A on już będzie na dobrej drodze. No nie wiem, zaryzykuję, pojadę tutaj. Ajajajajaj. 1,5 km. No martwię się tą Audicą, martwię się. Kilometr, 800 metrów. Las czy nie las? Spróbujmy las.
zesrałem się troszeczkę. Delikatna kubka jest, taka żyrafa na majtkach. Nie żyrafa, jak to się mówi? Ten koń taki w paski. Piszcie w komentarzach, zapomniałem jak to się nazywa. To nie żyrafa jest na pewno, żyrafa to z tym szyjem takim wielkim, nie? O kurde, gdzie ta ulica jest? No dobra, jest niedaleko. Ej, autentycznie, gości powinien pojechać moją drogą, a ja powinienem pojechać jego drogą. To by było najbardziej sensownie. Dobra, o kurde, co tu wybrać? Gówno kontra gówno, mogłem zostać przy tym aucie. Jezus Maria. Dobra, tym samochodem nic nigdy nie zrobiłem dobrego. Jestem biedny mini Cooperem. Dobra, okej. Okay. Jestem biedny mini Cooper. Ej, ja go nie wyzwałem na pojedynek! Kościu, czy ty żyjesz pod kamieniem? Czekaj, bo ja się tutaj zaraz zagadam. Do celu mamy 1,5 kilometra, niedaleko. Drugi poziom, chłopie! Ja wiem, że Golf to fajny samochód, ale come on! Ej, co on robi w tej rzece? Dobrze, ale mam nadzieję, że chociaż ten samochód zmienię, bo powiem wam, że jak się wjedzie nim troszeczkę na trawkę, to on już zalicza dach od razu. Ej, czemu? Ja do niego nie dzwoniłem, ja się tam nawet zamotałem. O co chodzi? Co ten Golf, no? Miałem dobry samochód tak naprawdę. Aż głupio zmieniać na to, ale to nie jest, kurczę, dosyć szybki. Jak już tak wjedzie na ten asfalt, to jest przykładnie. Tutaj widzieliście, że całkiem ładne prędkości wchodziły w grę. Także naprawdę, spoczko. Dobra, dojechaliśmy sobie. I Protrack. Dzień dobry, ktoś tu do mnie znowu jedzie. Może być, ja mam biednego mini Coopera mam. Ktoś tam pojechał prosto w ogóle. Ej, to na nich działa, jak mówię, że mam mini Coopera, jestem biedny, to oni często chcą pojedynki wtedy robić. Ej, autentycznie, ten gość drugi poziom, on dopiero chyba zainstalował grę. Tu już nawet nie patrząc na poziomy, no tylko widać, że Golf, a tu jakieś coś niskiego. Coś, co nie ma zawieszenia już praktycznie wcale. O, siema. Trzeci poziom, dobra, jedź chłopie. Ja idę się gdzieś chowo... CO?! Co z tymi ludźmi?! Ej, what?! Trzeci poziom, no niepotrzebnie tu chyba przejechałem, co? Mogłem faktycznie jechać tam na ten następny most. No ale Protrack w miarę w porządku, w miarę sprawnie przejeżdża przez jakieś tam płytkie wody. Jakby był jakiś niski samochód, to by się dość mocno zatrzymał. Gościu naprawdę wierzy w siebie, ej. Trzeci poziom. Ej, no jak go... To jest kolejny typ, ja nie wiem co z tymi ludźmi jest, to jest kolejny typ o tego typu. Że wyzywa, ma niski poziom i wyzywa kogoś naprawdę wysokim, nie? Oh, fuck. To już chyba... Słuchajcie, nie wiem, chyba los chce, żebym wygrał i kończył ten odcinek, na to wygląda. Ale goście, zobaczcie, wcale niedaleko się trzyma. Także no, całkiem, no wyciąga, kurde, z tego swojego samochodu tyle, ile się da. Dobra, to musimy przyhamować, bo wiecie jak to jest w tej strefie. Można nieźle wtopić też, na dach się rozwali czy coś. Dlatego warto to powoli ogarnąć. Ty, ale gościu był blisko! Gdzie on był? Dobra, zobaczmy, ja nie wiem czy warto zmieniać ten samochód. Strefa się zmniejsza, skończy się chyba. Nie, gdzie Aventador, szalałeś? Dobra, ja bym się schował do rury na chwilę. Bo zaraz się zesikam w gacie, nie? Muszę iść siku. Tutaj mamy, tu się schowamy, o. Tu będzie dobrze, bo tylko nikt nie przyjechał. A ja zaraz przyjdę, dobra? Wy popilnujcie mi tutaj, żeby nikt mnie nie złapał.
Ej, co jest? Mówiłem, żebyście pilnowali! Ej, to cholery! Kto mnie tu widział? Ej, protraka mam! Halo! Ej, nie! Oh, shit! Mówiłem, żebyście mi fury popilnowali, kurde! Ja muszę nająć chyba ziomeczków z Gru Street, żeby mi popilnowali fury następnym razem. Come on, no! Ludzie, co z wami? O, proszę bardzo, kupa kontra kupa, pojedyneczek się trafił. Zapraszam pana do zabawy. Ja już wam wielokrotnie mówiłem, że takie pojedynki, jeśli chcemy wygrać eliminatora, nie mają sensu, tak, bo... O kurde, tutaj faktycznie trzeba zjechać. Nie mają sensu, bo faktycznie lepiej sobie znaleźć chociażby samochód... chociażby samochód z tam czwartego czy z piątego poziomu i dopiero wtedy iść na pojedynki, dlatego że... No co, my teraz zdobędziemy samochód z drugiego poziomu, a drugie poziomy, dropy są praktycznie wszędzie, no nie? Bardzo łatwo jest trafić z drugiego poziomu samochód, a tracimy cenny czas, gdzie inni gracze w tym momencie zdobywają zarypiaste fury. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie kupa kontra kupa. Bo może kilo... Kibro, znaczy się, nie przynosi mi dzisiaj farta, no nie? Jak to jest? Dobra, ja zaryzykuję i pojadę drogą, chociaż Mini Cooper jest świetny na grzyby do lasu. To pojadę sobie tu i zobaczymy, no co to da. Proszę bardzo, golf, no nie? Już cztery poziomy dalej byś był. On jeszcze musi ominąć kopalnię, a ja nie wiem, co ja muszę ominąć. Kurde. Ojej, jedź. Nie jedź na czołówę, dziadu! Zobaczymy, coś marne szanse te moje widzę tutaj. No dobra, gość jest mocno przede mną, ale jakimś dziwnym wałem go doganiam. Musiał się rozwalić od drzewa czy coś. Warto, lepiej było jechać tutaj przez las. No ja już muszę tutaj mocno ściąć. Nie poddawaj się, Lucjanie. Będzie ciężko to wygrać. 300 metrów, nie, no to już będzie przed centrum Horizon, to tam gościu się nie zamota. Ech, kurde. Chwileczkę, panowie, kto zamawiał zimę? Halo? Co ja, dwa sezony, trzy sezony będę robił ten odcinek? Nagrywał? To jest. No już dobrze, trzeba zmienić taktykę. Teraz możemy jeździć po jeziorze na przełaj. I w sumie tyle, bo więcej nic, niewiele się zmienia tak naprawdę. No bo co się zmienia? Samochody są te same chyba. Tyle, nie? W ogóle na dziewiątym poziomie chyba jest BMW M4 do zdobycia. Kojarzycie? Niektóre osoby piszą mi, że to jest nowo dodany samochód, ale to nieprawda. On po prostu bardzo bardzo rzadko wypada, ciężko na niego trafić. Czy to w dropie, czy to właśnie w pojedynku. A co my tu mamy? O, golf? Golfie? Co ten golf? Z piątym poziomem, ale mi się to podoba, kurde. Atakowanie lepszych to jest to. Dobra, no to nie, no teraz jadę na przełaj, już się nie dam tak nabrać drugi raz. Chociaż czekaj, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jedziemy? O kurde, ty. Nie no, jedźmy sobie na razie przełajowo. Ale potem zjedziemy sobie na drogę, ładnie. I pojedziemy prosto do celu. Mam nadzieję. O kurde, nie ta kamera. Wiecie co, bo ja tak wybieram zawsze drogę asfaltową, no nie? Żeby szybciej... Żeby szybciej, wiesz... Jechać, no nie? Z większą prędkością. Ale już dzisiaj dwa razy mnie typki pokonali jadąc na przełaj. Przez drzewa, nie drzewa, lasy, nie lasy. I widzę, że ten gościu, no, dobrze mu idzie. Także, no, trzeba się sprężyć. A gościu ma, słuchaj, drugi poziom. I on już jest prawie przy celu. Co jest? Nie no, chyba się uda. Mam nadzieję, będzie lipa trochę. Ej, gościu ciśnie tą golfiną. To był, to była ej, on już jest, what? Jak on to zrobił? Jaki typo, ej. Jadę do końca, bo może się jeszcze gdzieś rozwali, ale wątpię. Ty, objechał mnie drugi poziom. Jedź, jedź, jedź. Boże, z tym sprzęgłem. Ej, ale, what? Zobacz, jaki typo. Co my tu mamy?
Mini Cooper... To nie... Chociaż patrząc na ostatni pojedynek, może jeszcze by wygrał. Cholera, co my tu mamy? Sup, homie? Ty, on też mnie trąbił. Okej, jedziemy na dół. Nic nie widzę. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Dobra, jest jakiś potok. Ops, a gdzie my w ogóle? Okej, można tu jechać. Spróbuję teraz drogą pojechać. Audi niezbyt dobre na offroady, mimo że Quattro, Audi Quattro, Quattro najlepsze. Nie no, dobra, ten cypelek musimy tutaj machnąć tak. Ludzie, ej, no ja nie wiem jak oni to robią. Ja jak jadę na przełaj, chyba trzeba wiedzieć jak jechać. Nie wiem, no tamty gościu znowu wimpali, zobaczcie jak wyrwał ładnie. Ugh. Tu jakiś dropix, ale traktor to słabizna. Nie wiem, czy mi to na dobre wyszło, że skróciłem sobie tam. Ale ten gościu wimpali, czy to nie wiem, czy tam jedzie. Jedzie w czymś policyjnym. No dobrze mu idzie, zobacz, ciśnie tam. Tu jakiś drop w środku lasu. Może jak przeżyję, to zajadę zobaczyć. Ty, ej, ty pociśnie, ej, no niemożliwe. Rozbił się od sam koniec. Ja już nie jadę, ej, dobra, ja nie jadę już w tym meczu chyba ani raz drogą. Bez kitu. Zobaczcie, no podgonił samochodem, który jest dużo gorszy od tego. Wolniejszy znaczy się, nie? Nie jest jakiś tam dużo gorszy, ale trochę wolniejszy jest, no. Kurde. Tu sobie zapolujemy. Co to tam jedzie? Co to tam jedzie? Golf? Ja już Golfa dzisiaj nie wyzywam na pojedynek, choćbym nie wiem jaki samochód miał. Subaru. Może być, jedziemy Subaru. Trzeci poziom? Myślałem, że z czwarty ma. O kurde, ty. Się jeszcze może źle skończyć. Nie, żebym w siebie nie wierzył, ale no kurde. Swoje już dzisiaj widziałem. Mam takie wrażenie, że w zależności od sezonu inne samochody są? Bo tego Urusa już dawno nie miałem. Na siódmym poziomie. Może w zależności od sezonu są inne samochody tutaj. Tak, nie chce mi się trochę w to wierzyć, ale dobra. Tak jeszcze okazjonalnie zajeżdżam sobie popatrzeć na dropy. Z tym, że na tym etapie meczu już... no ciężko znaleźć coś... dobrego, prawda? Zwłaszcza jak się ma siódmy poziom, no nie? Dobra, tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, co tak sobie samotnie jeździ. Strefa jest bliziutko. I on ma coś szybkiego, bo... Tak, to jest Porsche. Z Porsche z 9 poziomu może być trudno z nim wygrać. Bijemy się. Okej, tutaj gość troszeczkę później zareagował. A nie, to jest ten sam poziom. Ja myślałem, że 9, a to jest 7. Urus kontra Porsche. Dobra, na razie idzie dobrze. Zobaczymy co będzie dalej. Kurczę, fajnie brzmiał ten Urus. Musimy go zmienić na coś szybszego. Ech. Audi szybsze? No niby 9, nie, 8 poziom. Dobra, tutaj mamy kogoś jeszcze na blisko. Musimy go skubnąć chyba. O, regalia, dobra, dawaj. No regalia ma tutaj troszeczkę przewagę. Tak mi się coś wydaje, ale zobaczymy. Śnieżne Audi może da radę. Bardzo krótkie, co to już taka mała strefa jest, czy jak? No chyba nie jest jeszcze aż taka mała. O, protraka uderzyłem, proszę bardzo. Jak ludzie mają już protraka, to trzeba się tutaj trochę ogarnąć. Dobra, porobiony, pyk. Co możemy teraz? Dobra, bierzemy. Acura. No trudno, to jest dobre auto na szosę, ale niezbyt dobre na offroady, co już cię też zdążyłem przekonać parę razy. Okej, okay, będzie jeszcze można kogoś wyzwać na pojedynek. Ktoś mnie tutaj jedzie dowalić. Mam go. Macan. Okej, okay, nie jest źle. Nie jest źle, powinno się udać.
Kurde, ale zapieprza ta akura. Tylko trzeba uważać, żeby nigdzie się nie rozwalić. Naprawdę szybka jest. No w końcu 9 poziom, wypadałoby, co? Widzicie, jak przez te drzewa tutaj powoli jadę. Ostrożnie. Dobra, Maka trochę podganiał, ale wolałem tutaj zwolnić, żeby nie było wtopy. Więc na spokojnie. Dobra, to sobie zrobiliśmy. Cyk. I mamy protraka. Kurde, protraka już mam któryś raz z kolei. No tutaj przecież jeszcze jest Honigan Focus, czy tam Srokus. Nie, jeszcze są inne na 10 poziomie samochody. Dobra, strefa już teraz będzie ostatnia, więc nie wiem, czy się dam radę z kimś ścignąć. Już dzisiaj kilka razy miałem tego protraka. Wygrać się nie udało, no to różnie to bywa, panowie. A widziałem, że ktoś tam też protraka już miał, więc no, trzeba będzie tutaj bystrym być chyba. Ja tak coś czuję, że będzie na górę mapy, tak jak teraz patrzymy. Tutaj się ktoś ścigo ze sobą. Jeden już przegrał, drugi jedzie poza strefę. Nie no, ja nie będę się z nim chyba już ścigał. To nie ma co. Ustawimy się gdzieś w tym miejscu. No i będę czekał, no. Mam nadzieję, że... Znaczy tak, nie pamiętam, jak to tutaj było. Czy jedzie się na Festival Horizon, czy w stronę miasta. Są te dwie opcje. Ale trzymajcie teraz kciuki, ale nie tak jak wtedy, że tu mi samochodu pilnowaliście. Co miałem tylko protraka. Ja poszedłem na siku, a wy co? Tak nie może być. Musicie tak pilnować, żebym wygrał, no. Dobra, tutaj ktoś jeszcze do mnie furczyć chce? Mam nadzieję, że nie. Dobra, strefa się już skurczy, już nie będzie pojedynków. A jeden, ktoś tam się jeszcze ze sobą ściga, ale już chyba nie dokończą tego, nie? O, w tej, o właśnie tutaj ktoś ma tego Honigana. Mogę jeszcze tego Honigana Focusa wyzwać. On by pojechał w drugą stronę. Może by go trochę to zbiło z tropu. Ale to chyba jakiś proces, bo też się szykuje w tą samą stronę, co ja. Też mniej więcej ogarnia, o co biega. 9, jedziemy. Nie, czekaj, on ma Subaru. Ohoho, ale trafiłem. Ja myślałem, że on ma Honigana, tak wygląda troszeczkę. O kurde, będziemy musieli... O, ale wpadłem, fuck. Tutaj się sporo czasu straci. Hopę, dawaj hopę. Nie! Nie! Dlaczego tego nie objechałem? Cholera! Zapomniałem, że to gówno tu jest. Srane. Dobrze byłem ustawiony, mam super samochód, no. Jedź też! Pokaż, co potrafisz! Boże! Najgorzej! Tam jeszcze jeden protrak jest, więc nie wiem, czy coś z tego będzie, chłopaki. Tutaj. Dobra, 800 metrów. Kurde! Nie wiesz, tutaj się już nic chyba nie wydarzy, panowie. Jest, no wciskam ten gaz, samochód nie jedzie! Dlaczego? Halo, protrak, co jest? Żebym w drzewo trafił! Nie wierzę, ej, to ja, to były najlepsze warunki, żeby wygrać! Gdzie ten chłopak przede mną ucieka? Halo! Na górę? Gdzie go tam muszę ścigać? Nie wiem, czy go dogonię. Ty, za mną jedzie jakiś inny chłopak! Halo! Chodźcie ścigać, bo ten z tyłu chyba jakiś koks czy coś. A ten krajoznawczo jedzie. Sprawdza sobie, co jest na górze, może będzie coś fajnego. Właśnie, bo z góry powinno być być fajny widok na drogę. O, właśnie, gościu coś tam widzę, że próbuje zgarnąć. Warto by było obejrzeć jeszcze miejscówkę przy... Czekaj, co tutaj? Aha, nie zgarnął tego. Ja mam trzeci poziom, ja nie wiem, czemu go ścigam. On ma chyba jakiegoś Raptora albo coś offroadowego. Ja nie mam dobrego auta, ale wiesz, pojedynek!
Halo, przyjacielu, ja mam słaby samochód. Pościgajmy się! Ja też chcę dzisiaj pokonać kogoś z lepszym poziomem niż mój. Dobra, gdzie on jest? Halo. Kurde, nie złapało mi go. On ma, on ma piąty poziom, to mi się podoba. Ja chcę twój samochód. Czemu on ode mnie ucieka? Ma lepszą furę! Ten z tyłu chyba też. Czemu uciekasz, gościu? Pokonasz mnie, halo! Ja chcę kogoś lepszego dzisiaj pokonać. Albo przegrać z kimś lepszym. A ten z tyłu co? Z tyłu się ze mną ścig. No co jest? Jezu! Ej, naprawdę ma super furę! Dawaj, biorę się za niego. Dobra, mam go. Dawaj, jedziemy, gościu. Lepszą furę masz, chłopie, piąty poziom. Czemu? Ej, niektórzy tak mają, nie? Że uciekają. Nie chcą się ścigać za wszelką cenę. A ja sobie chętnie przytulę jego furę, jeśli wygram. I pyk. Jego auto powinno mnie tu zjeść, no spokojnie. W śniegu? Gdzie moja lunch? Ja tu prawie pod śniegiem jadę. Ty, a mamy jechać chyba do tej góry wysokiej. No zobaczymy. No chłopek mnie na prędkość bierze. Chłopek! Musimy tu jakoś zrobić z tymi drzewami. Ajajaj, wyminął drzewa. Cholera. Będzie ciężko! Nie! Czekaj, ja też mam AWD, no nie? Pod górę. Jedź, 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 lunch. Jest! A ja go wyzwałem na pojedynek, nie? Ty czekaj, rozwalił się. What? Patrz, 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 patrz. Jedź. What? Jaki fart. Los się do mnie chyba uśmiechnął. Patrz, typo zajechał na górę i go wysprzęgliło na bok. Ja, ale się udało. Dobra, to był taki pojedynek na przypale. Już tak, gdzieś mogłem sobie wziąć po prostu lepszy samochód, nie? I nie musiałem tego pojedynku tak ryzykować. Ale dobra, dobrze jest. Fajnie było pod koniec. Ej, nie spodziewałem się tej wygranej. Tu i tak mam lepszy samochód, no o co chodzi? Szybszy znaczy się. Jezu. Mamy następnego. Ej, what's up, homie? Urus! Musimy go jakoś tutaj zcip-cipować. Kurde, prawie się udało. Dobra, teraz musi się gdzieś rozwalić na drzewach, bo inaczej nie wygram z nim nigdy. Dawaj, Kaudi! Kaudi! Siła, masa, moc, kiełbasa! Tutaj on będzie musiał jeszcze hopsnąć sobie. Sobie tak delikatnie boczkiem tą górkę zrobiłem. Ale skacze mi ten grat! O, shit. Dobra, ciśnie. Jezu, nie utrzymam go tutaj na tych wertepach, ale muszę cisnąć gaz do końca, bo mam wolny samochód. Dobra, możemy już trochę zwolnić, żeby trafić w ogóle w metę, bo to tak podskakuje, że się nie da dosłownie. Dobra. Straszne są te audycje, zobaczcie na tych wybojach, okropnie. Ale udało się typa pokonać. Kurde, ej, mam Urusa. Ale wolę tego wariata. Nieźle, nieźle. Dobra, ten wariat musi, ja muszę nim wygrać, gdzie kończyć się strefa? A, jeszcze musimy trochę poczekać na koniec mecza. Ale ten wariat jest dobry. Raz się nim ścigałem i koniec był na autostradzie i wtedy ten samochód, no, jest słaby, bardzo. Siódmy poziom, no, protrak chyba trochę szybszy jednak, mimo wszystko, no nie? Ktoś mnie tutaj próbuje chyba dogonić, ale ma straszne lagi. Gdzieś tam zniknął, gdzieś tam się pojawił. Dobra, na razie będziemy, jadę na skraj strefy. Czekaj, bo ktoś tu do mnie ostro jedzie. Dziewiąty poziom, prawie mnie złapał. Co to tak szybko pojechało? O kurczę, coś czerwonego chyba. Z dziewiątego poziomu? Co tam czerwonego jest? Nie wiem nawet. Oho, ktoś furczy do mnie. Ktoś tutaj do mnie furczy. Widzicie to? Jedzie w moją stronę. Ale
Jedziemy. Nie, to ja do niego wkruczałem, okej. Okay. Okej. Okay. Może się coś lepszego trafi do tego auta. Właściwie to już koniec jest. Nie wiem, czy tak ryzykować ze zmianą. Boże, co to było? Gościu przeniknął przeze mnie, czy coś? Ej, ten typo, co go wyzwała na pojedynek, ładnie ciśnie, jest zaraz za mną. Wygląda na to, że ta moja furka po prostu nie jest wystarczająco szybka do ostatecznego pojedynku. Ty, ale prawie mnie rozwalił! Wow! Ej, on miał... Zobaczcie, to tylko prosta droga, no nie? A typo prawie mnie rozwalił. Ferrari FF. Dobra, wezmę to Ferrari, kurde! Zaryzykuję, chociaż zawsze przegrywałem tym samochodem. 9 osób do końca. Kogoś jeszcze trzeba wyzwać, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Tutaj mamy jakiegoś typka. Doskonale, jedziemy. Ej no, what the fuck? No ten lager, ten co laguje. Co on ma, internet z McDonalda? Nie no, będzie ciężko. Dobra, gdzie możemy... O kurde, w każdą stronę świata, jesteśmy na środku mapy. Ósmy poziom jest to Ferrari, ono jest trudne. Jedyne co nim zrobiłem, to przegrałem. Strasznie, mogłem zostać przy tamtym offroadowcu. O, dobra, na centrum Horizon się kończy. No nic, muszę zaryzykować, tak. Nie mam innego wyjścia, moi drodzy. Okej, okay, musimy tu zjechać na bok. Dzięki Ferrari, dzięki, że mi pomagasz. Uźwa, nie bierzcie tego samochodu za nic w świecie. O, pojawiła się ta BMW, co mówiłem, że ona jest rzadka do zdobycia. Tutaj jest taka loteria trochę przy tym skoku. Musimy ryzykować, to już... O nie. What? Jak ja to zrobiłem? Ciecie. Ja przeleciałem przez koronę drzewa. Zobaczcie, o ile szybsze jest BMW. Ono jest 9 poziomu, ale też jest zrobione zresztą z napędem na 4 koła. To Ferrari też ma napęd na 4 buty. Dobra, już jadę na czuja, trudno. BMW się rozwaliło. Okej, okay. Gaz. Nie wiem, czy trójka, czy... Nie do tego, kurde. Nie do rowu mariackiego. Tutaj. Kurde, BMW się podniosła. Jaka ona jest szybka! Jezus! Jedź, Ferrari! Jakoś. Ty jeszcze 1,5 kilometra, to kawał drogi jest. Nie, nie w drzewo! Jezus, straszny ten samochód. Trójka, dwójka, ja nie wiem. Jezu. Boże. Boże! A ten gościu w BMW też nie jechał jakoś super, bo... Ratujcie mnie. Ciekawy jestem, czy jakbym został przy tamtym offroadowcu, to czy by mi lepiej poszło. No bo tutaj same przełajówki były. Większość graczy pojechała źle, tylko jedna ta BMW ogarniała, co jest pięć, nie? Więc może... Tylko on był wolny trochę. Ta BMW, kurde... Gościu jakby jakiegoś boosta, no nie? A w tym Ferrari nie wiadomo, czy wrzucić dwójkę, czy trójkę. Takie... strasznie je wkurzył ten samochód. Że go nigdy nie wezmę, no skusił mnie ten poziom jednak. Wysoki poziom, nie? Bo jak myślisz, o, będzie szybsze auto. Ale o ile szybsza była ta BMW? A tylko poziom różnicy jest, no nie? Tu już cię ktoś na mnie rzucił. Przyjechał tym Subaru i atakował Mini Coopera. Dawaj go, dawaj go. On ma chyba 5. albo 4. poziom, także no, całkiem niezłe auto, nie?
Jechał na Mini Coopera. Łatwa wygrana. Zajebiście będzie, zajebiście. Kurde, dzisiaj wygram. Chodź, Subaru, chodź. Szósty poziom, proszę bardzo, kurde. O, ale dziwnie. Dobra, idziemy przez lodowiec. Ach, kurczę, ogarnął, że jest lodowiec. Miałem nadzieję, że pojedzie naokoło. A niektórzy gracze tak robią, serio. Za nami jedzie. Ty, Porszawek, ktoś już zgarnął, no ładnie. Patrz, moja Mitsubishi. Nie wiem, czy nie jedzie na równo. Pa, co za gościu. Na równo z tym typem. Ej, trzy poziomy różnicy. Taf. Jak to możliwe? Ja myślałem, że to Subaru jest dobre. Popatrzcie, ten na... Wyprzedziłem go na tej prostej, na tym lodowcu. Gościa wyprzedziłem trzecim poziomem. To coś nie tak jest z tymi poziomami. Patrz, ej. O co biega? Czy ja mam zmieniać teraz brać jego furę, czy nie? Waszym zdaniem. Bierz go furę, bierz? Zdążyłem. Kurde, ja z drugiej strony ten joystick, mi się źle kliknęło. Dobra, piersiawa, czy ja bym dał radę ją rozwalić? Jedzie za mną ta piersiawa. Dobra, gdzie będziemy jechać? Gdzieś tam, nie? Ja się szybko rozpędzę tu, cip. Dobra, mam go. Okej. No ta piersiawa by mi się przydała. Przydałaby mi się ta piersiawa. Jak to jest możliwe? No patrz, ten laser szybszy tutaj na tej prostej. Piersiawa ciśnie za mną. Jadę przez las chyba. Tutaj ważne jest to, żeby też te kałuże unikać, no nie? Kurde, gościu, ej. Faktycznie ta ej, ten Subaru nie jest jakieś szybkie. Nie mogę 200 ogarnąć nawet. Nie wierzę. Dobra, dawaj przez las. Goni mnie ta piersiawa. Siódmy poziom, słuchaj. No ja mam szósty. Rozwalił się. Oddaj fartucha! O Boże, poważnie. Oddawaj fartucha! O rany, zasikam się zaraz znowu. Dobra. Jest, jest. Zrobiliśmy go. No to bierzemy piersiaka chyba, nie? Chociaż ten piersiak, kurde, ja nie wiem, to poziomy jakoś w ogóle, jakoś nie ma takiej dużej różnicy. Ta BMK jedynie taka dobra była, nie? Wtedy, ja tak... Nie, albo źle ludzie jeżdżą, albo ja jeżdżę, nie wiem, no kurde, coś jest nie tak. Jakiś miły wataszka do mnie jedzie. Jestem Mini Cooperem, ja się ledwo ruszam z miejsca. What's up, homie? What's up, homie? Co powiesz, taki pojedynek, boy? Idziemy! Ja jestem biedny Mini Cooperem, się rozbijam w lesie i szukam dropa. Pewnie słyszał mnie, nie? I próbował mnie. O, to będzie. O, to będzie szybki pojedynek. Uuu, to ja to chcę. Ja chcę mieć lepsze auto. Zmieniłem bieg bez sprzęgła, tak w ogóle. Możecie sobie cofnąć nagranie i zobaczyć tutaj, że nie wcisnąłem sprzęgła. Ale w porcie się nic nie dzieje. Samochód nie gaśnie, tylko na chwilę mamy tak jakby luz wrzucony. Dobra, ten muchachos mnie goni. Ja nie wiem, co to znaczy muchachos. Wiecie, co to znaczy muchachos? Piszcie w komentarzach. Ciekawe, czy ktoś dotrwał w ogóle do tego momentu filmu. Nie? Skupa czasu. Z przewagą kupy. Gdzie ja jadę w ogóle? Co ja robię? Co się ze mną dzieje? Kilometr do mety. Ja jak nie ja, jadę sobie na przełaj. Totalnie. Dzisiaj mnie dwóch gości wyrypało na przełajówce tak, że nie wiedziałem, jak się nazywam. Więc stwierdziłem, nie no, pieprze to asfalty, jadę sobie przełajówką i już. Chociaż czasami asfalt bardziej się opłaca, ale jak mamy takie szybsze auto i jeśli, no droga jest taka sprzyjająca, żeby jechać asfaltem, krótko mówiąc. No bo jeśli musimy robić jakiś duży okrąg,
asfaltem, już lepiej to pszczołaj cisnąć, no nie? Tutaj dwóch gości się ze sobą zaraz będzie kłócić. Dobra. Zrobione, czyli co, wymieniamy piersiaka, chociaż piersiak fajny, fajny, zasikam się dzisiaj. Nie zostawiam samochodu do popilnowania, bo będzie to co wcześniej. Gallardo Speeder. Dobra, Spider-Man, lecimy. Co my tu mamy? Ua, jeszcze dużo meczu przed nami. Tam jedzie jakiś, dobra, trzeba zawrócić, ale pędzi skubany. Mógł mnie wyzwać na pojedynek. Ja go wyzwałem. Okej, okej. Już myślałem, że będzie po mnie, bo tak cisnął w moją stronę. Spokojnie, mógł mnie wyzwać i by mnie rozwalił. Chyba nie dałbym radę go dogonić, bo boiler taki wolny wcale nie jest. Nawet jeśli chodzi o asfalt. Gdzie on pojechał? Ja chyba też pocisnę na przełaj, zobaczmy. Chociaż kurde, Gallardo. Ryzykowna gra! Dobra, pojedziemy. Ja wiem, że Gallardo się czyta ponoć, nie? Gallardo. Ja mówię po polsku Gallardo. Raz mówię po angielsku, raz po polsku, raz po włosku. Ważne, że wy wiecie, o co chodzi. Jak mówię boiler, to wiecie, o co chodzi, nie? Chodzi o tego Land Rovera, co z nim się teraz ścigam. Kurde, nie jakieś tam boileron na przykład. Albo jakieś tam... Po co to tak? Ważne, że wy wiecie, o co chodzi, czy nie? Nie, Włosi chyba nie oglądają. Jak jest jakiś Włoch, niech napisze coś w komentarzu po włosku. Proszę bardzo. Ty, ale zobacz, co mi się tu wylosowało. BMW. Ono nie brzmi, no nie? Paskudnie brzmi. Jak oni mogli zrobić ten dźwięk silnika? Brzmi jakby... Jezu. Strasznie. Czyż tu jest porządna V8-ka? V8-ka chyba. To brzmi zajebiście w rzeczywistości. A co oni tu zrobili? Jakieś takie... Jak to brzmi? No nie, okropnie. No mam nadzieję, że w piątce poprawią te dźwięki. Co tu jest za drop? Co tu? Ja nie widzę, jaki tu jest ten numer. Trójka, nie proszę. Zresztą chyba dziewiątki już raczej nie będzie. Nie będzie, nie będzie, panowie. Dobrze, panowie i panie, mamy dziewiąty poziom. Tutaj ktoś jest szóstym. Strefa, jeszcze trochę poczekamy. Już ma siódmy. Kaudice ma. Ten z tyłu chce się ścigać. Dobra, ścigamy się. Dawaj, dawaj, chłopie. To nie ma co. Nie ma co żałować. Dnia. Ciśniemy. Z kim ja się ścigam? Z Kaudicą. A ten co robi? Ty, what? Czemu ten mnie spycha boilerem? Kurde, tu się nie da spychać jak w GTA. Ty, bo tu blisko jest. Dawaj, dawaj. O kurde, o kurde. O kurde. O, gościu się rozwalił, jak to? Ty, ale fajnie, fajnie tu można zjechać, nie wiedziałem, myślałem, że tu są jakieś skały. Rozwaliłem go, ty. Ale ta BMW jest szybka, ale ona nie jest dobra na offroady. Trochę za mocno podskakuje. Ale wolę ją od Aventadora, naprawdę. Nie chcę Aventadora mieć. Udało się Caudi pokonać, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ten boiler się tam na mnie uwziął, coś widzieliście? Gonił mnie? Nie? Coś ode mnie chciał, spychał mnie, robił jakieś dziwne rzeczy, nie wiem, o co chodzi. Chyba się chciał ze mną ścigać, czy coś. Nie wiem. Dobrze, gdzie będzie meta, jak waszym zdaniem to wygląda? Nie mam pojęcia. Ale chyba zaraz będzie się zmniejszać szterewka już do tej ostatecznej. Za mną jedzie jakiś typą. Zginął. Nie, nie zginął, przetrwał. Okej, chyba zmienia furę. Jezu, ale skacze ta BMW. Ktoś ma Bugatti! O kurczę, to będzie ciężko wygrać. Jadę tu do Centrum Horizon. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba najlepiej jest być tutaj. Jedzie do mnie ten gościu, że coś na mnie uwziął. Boilerem mnie tam ściga, wygrał jakiś pojedynek, co jest? Ja uciekam od niego. Albo mu zaraz mandat wpierniczę i tyle z tego będzie. Zostaw moją BMW-kę. Dobra. Gdzie jedzie ta? Jaki mamy plan? Jaki mamy plan? Cię jeszcze wyzwają na pojedynek. Ej, zesikam się. Ostatni pojedynek, słuchajcie. Kurde, ej. Bo tutaj jest ciasno trochę.
Ja obstawiam, że będziemy jechać tak jak teraz, tylko że na lewo. Tak jak teraz, tylko że na lewo. Pojadę tu, bo wszyscy pojechali tam, to ja pojadę tu i będę inny. Będę takim outsiderem. Będę takim ten. Ja myślę, że gdzieś tam na wprost, gdzieś tam. Miejmy nadzieję, że... I wszyscy jadą w inną stronę, więc pewnie źle. Chyba są jakieś... Chyba jest tak, że jak jest strefa w danym miejscu, to już można to przewidzieć, gdzie będzie ostateczna meta. Ale pojadę tu i trudno, niech stracę. Przegram to przegram. Zrobili sobie jeszcze jednego eliminatora. Ja czuję, że będzie tu. I już. A wiecie, ktoś tam ma Bugatti, nie? Więc szanse na wygraną są spore. Bardzo duże szanse, bardzo duże szanse. 7 graczy zostało do końca. Nawet nie wiem, gdzie to jest, bo nie widać tego na mapie. No pojadę sobie rekreacyjnie, co? No i tak. A co my tu mamy? Drugi poziom. Ty, ale ten Skyline jest bardzo dobry. O? Ten Skyline jest bardzo dobry, ja nim kiedyś tam nawygrywałem. Naprawdę bardzo ładnie przyspiesza, zobaczcie. Start miał porównywalny do Audi, no nie? No ale już dalej wiadomo, że tutaj przyspieszenie było... Kurde, ja mam 6 poziom, a zobaczcie, ten samochód nie odstaje jakoś bardzo. Naprawdę, te poziomy... No nie wiem. Różnica między nimi nie jest jakaś kolosalna, zobaczcie, to jest różnica... 4 poziomów, prawda? To jest kolosalna różnica w poziomach, no nie? A jeśli chodzi o osiągi? No niezbyt, gościu jeszcze może mnie rozwalić, jak ten poprzedni, co miał niski poziom. Także ja się muszę mieć na baczności tutaj, trzeba uważać. I gościu fajnie jedzie, bo jedzie za mną, ja mu rozwalam te drzewka, więc jego dodatkowo to nie hamuje. I już mnie wyprzedził, zobaczcie. Joki kozak. A ja mogę przegrać to. What? Ej, różnica 4 poziomów, nie? Zoba na to. Zoba, jaki cwaniak. Piernicze. Mamy następnego, a jestem takim... A on się chyba na to nie nabierze, bo on już ucieka ode mnie. Ja mam Urusa. O, mini. Który to był? 4 chyba, tak? Poziom. Dawaj go. Czy nie? Ha, dobra, jakieś lagi są. Caesar! Caesar pojechał w drugą stronę. 2 kilometry, no trzeba tu samochód dobry stoczyć. Jezus Maria, ile ja już gram? Ja już cały dzień gram. W tryb Fortnite. No ale mówiłem wam, że no trzeba. Trzeba choć raz zrobić to wyzwanie. Czyli gramy do upadłego, dopóki nie wygramy. Dopóki nie wygramy. Najgorsze jest to, że w takich momentach jak chcesz coś zrobić, no nie? To wychodzi to trudniej, ale jakbym tak o sobie grał, to bym wygrał któregoś razu, o po prostu, o wygrałem, dobra, super. Trochę słabo, bo ma, o czekaj, bo ja tutaj chyba nie wjadę, tak? To jakieś murki były, no nie? A nie, nie, nie jest źle, dobra, mogłem sobie normalnie jechać, dobra. A jednak było tutaj, tak? Coś dobrze kojarzyłem, było, było. Mamy następnego. Tutaj muszę być. Chcę go. Oj, za niski bieg. Czy to wysoki raczej. Co on robi? Jedzie poza strefę? O co tu chodzi? Ktoś awentadora z 10 poziomu już wzięło, kurde. Graczy mało, 17 osób zostało. Musimy jak najwięcej osób pokonać, żeby większe szanse na wygrane było. Dobra, chodź, chodź, już nie uciekaj. I tak cię to nie ominie, no. Kurde. Ale nawiał skubany. Jedzie po dropa zobaczyć. Ale nie wziął, więc pewnie gówniany. Co on robi? Nie ma! Ślepa uliczka! Idziemy, dobra. Czekaj, jak tu jechać? Okej. Co on robi? Ty jak on tam wjechał? On się tutaj całkiem zablokuje, bo tu chyba nie ma przejazdu, tu są te takie twarde murki, których nie można rozwalić, no nie?
Jakoś tak to tutaj było. Jestem ciekawy, kto dotrwał do tego momentu. To jest taki wyjątkowy odcinek, on może, tak jak mówiłem, on może być bardzo długi, a może być też bardzo krótki. Ale jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie dinozaur w komentarzu i ja zostawię wam serducho, dobra? Co tu teraz wybrać? Kurde. Czy wziąć tego dropa, czy zostać przy Audi? Nie, no Audi chyba szybsze. Kurde. Ciężko zdecydować. O, tu kogoś mamy. Hej, what's up, nigga? Oh shit! Co to było? Mercedes! Dawaj, Mercedes, jedziemy. Zobaczymy, kto będzie szybszy, ale chyba Mercedes, co? Mercedes też jest tutaj zrobiony, żeby napęd na 4 koła. Jedyne co to... O Jezu, jak poszedł! O nie! O nie! O nie, ale ciśnie! Jak poleciał, kurde, 102 metry! Adam Małysz! Nie, kurde, nie traf, rozwal się gdzieś! A, specjalnie przyhamował. Jakiś pros był. O, to jest ciekawy pojedynek, zawsze chciałem taki zrobić. A, pojadę sobie tutaj. Gdzie on? To w ogóle zupełnie inną drogą pojechał ten typek. To jest ciekawy pojedynek, bo te samochody są na tym samym poziomie, piąty poziom. Ale wydaje mi się, że ten, którym ja jadę, ma wyższą prędkość maksymalną, natomiast tamten chyba troszeczkę lepiej przyspiesza. I zawsze chciałem zrobić taki pojedynek, zobaczyć jak to wygląda w praktyce tutaj w tym trybie. Ale widzę, że gość zupełnie inną drogą pojechał. Tu chyba nie do końca się opłaca jechać na przełaj, chociaż różnie to bywa, różnie to bywa. Chciałem zrobić taki pojedynek, żeby sprawdzić, który z nich jest tak naprawdę lepszy. Jeśli chodzi o taką, no, przyspieszanie głównie, no nie, bo tutaj to jest istotne. No, przy wyższych prędkościach przyspieszanie i czasami prędkość maksymalna jest istotna, jak robimy długi dystans i się ścigamy obok siebie, prawda? Ty, ale typek ładnie po tym lesie tam ciśnie. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Sobie też tak na przełaj trochę pojechałem. Widziałem go nawet na mapce teraz. Ops, ops, powoli. Tak jak wam mówiłem, przez las trzeba ostrożnie. Ktoś już Aventadora z 9 poziomu ma, Boże. Jak oni to robią? Tu mamy jakiegoś wataszka, chyba też będziemy musieli całą drogę przez las jechać. Chodź. Nie ma byle jakiego samochodu, ładnie mi tutaj odjeżdża. Ale ucieka w las. Co się tu... Co się tu wydarza? Suprę! Dobra, bierzemy Suprę. Co tu przyjechało? Ty, ten Aventador przyjechał z 10 poziomu. O kurczę, dobrze, że tą Suprę wyzwałem, bo już by był koniec chyba pojedynku. A może bym zdobył Aventadora? Nie wiadomo. Dobra, gościu w lesie tam sobie śmiga z Aventadorkiem. A my jedziemy gdzie? Okej, dobra. Cyk, kajenka. Szósty poziom. No, ale ładnie ciśnie przez ten las, typo. Naprawdę. Dobra. Jak oni to robią? Ja się zawsze rozbijam w lesie. A, no tak, bo oni pewnie nie mają force feedbacku, to im kierownicy z rąk nie wyrywa. Nie wiem. Dobra. Wow. Okej. Dobrze, że na koła spadła, mimo że taka szeroka. Ej, właśnie zauważyłem, że Panamera, Turbo i Cayenne brzmi dokładnie tak samo. Mają może takie same silniki, ale wydechy na pewno mają inne, no nie? Audi R8, o kurde. O, okej. W sumie ja mam siódmy poziom, więc też nie jestem jakiś tam słaby. Ale tutaj tak nie wiedziałem, czy będziemy jechać w jego stronę, czy w moją. Ja byłem dobrze ustawiony na szczęście. Supra chciała się odegrać. Jest dupie. No, z tymi zderzeniami trzeba uważać, bo tu właściwie do zera się od razu zwalnia, no nie? O nie. Też ktoś tam jechał na czołówę. Dobra, teraz mamy do wyboru albo Audi R8 tego gościa,
albo coś innego z ósmego już poziomu. Na pewno nie wezmę Ferrari FF. Ej, ale to Ferrari naprawdę zjawiskowo wolne jest. Tam niektóre samochody... To jest taki ten... mini X-Ride w tej wyższej klasie. Naprawdę samochody z niższego poziomu są w stanie na spokojnie to Ferrari ogarnąć. Na spokojnie. Tu mamy jakiegoś ziomeczka, chyba siódmy poziom, więc nie będzie taki byle jaki. Audi RS... coś tam. Chodź. Tu trzeba uważać na niego. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Na szosę, no nie najlepiej, bo tutaj trzeba szybko wyjechać. To kilometr tylko, więc... trzeba uważać. Dobra, jest szosa. Jest pięknie, jest pięknie. Ja już normalnie, wiecie, tutaj mięśnie napięte wszystkie. Każdy pojedynek trzeba... O nie, o nie! O nie! Nie! Dziewiąty poziom bym miał, gdzie jedziemy? Aha, już wiem, pamiętam to. Trzeba wyjechać na tą drogę. Pamiętam to miejsce, pamiętacie wtedy co się Camaro zamotałem? To jest dokładnie ta strefa, ta sama. Będziemy jechać tutaj. Okej, nie jest źle. Kuźwa! Nie wierzę. Przez górę? Kurde. Ktoś tam już bardzo z przodu jest. Ej, ta RS 7, czy tam nie wiem co to jest. Wyprzedziło mnie to czerwone gówno. Gaz. Nie no, tam już jeden gościu jest bardzo, bardzo z przodu. Daleko przed tymi, co są przede mną. Więc chyba raczej słabo to wyjdzie. Ale jadę do końca, nigdy nie... Wow! What the fuck? Jadę do końca, bo nigdy nie wiadomo. Jezu, co to było? Jaka walka? Jezu, co to za goście? Jaki przegryw. Boże. Mam takie wrażenie, że nagrywam ten odcinek cały dzień. Jest godzina już 19, a przysiadłem do nagrywania o godzinie 11. Dzisiaj. No ale w międzyczasie byłem jeszcze gdzieś wyjść, byłem sobie zrobić jedzenie i wiesz, mam wrażenie takie, że nagrywam ten odcinek cały dzień. No siedzę, nie wiem, z 3 godziny bez przerwy, gdzieś koło tylu mogę siedzieć, naprawdę. O, powiem wam, że Jezu, to już jest któryś mecz z rzędu, który wam nie pokazuję nawet na odcinku. Boże, jest ciężko. 27 stopni. Te kompy tak mi się ponagrzewały od tego grania bez przerwy. Człowieku. Jezu, same drlowe. Strasznie. Brakowało, kurde. Jezu, co to było? Co to było, gościu? Znowu Ferrari, szlak. Dobra, zobaczymy teraz, ej. Nie wiem ile... O Jezu. Strasznie dużo zrobiłem już tych różnych meczy. Nawet zrobiłem sobie w głowie taką listę samochodów, które są najlepsze na daną klasę. I tak poczynając od drugiego, to myślę, że traktor?
Traktor byłby do... Audi RS2. Na drugim poziomie jest takie chyba najlepsze. Na trzecim Subaru 22B lub Volvo V60. Na czwartym poziomie... Już nawet nie pamiętam, jakie tam auto było. No ale mam takie swoje typy, muszę sobie gdzieś to spisać, zobaczyć, jakie auta są na daną klasę i może zrobię jakąś taką listę razem z tym poradnikiem, gdzie powiem o takich moich strategiach, zasadach, grania tutaj i tak dalej. Jezu, jest ciężko, 5 graczy do końca zostało. Będziemy prawdopodobnie jechać gdzieś w stronę miasta. Więc ja może się już tam ustawię, bo już te strefy... Wygląda na to, że te strefy są tak zrobione, że pod koniec, jak ta strefa jest w danym miejscu, to meta jest zawsze w tym samym. Bo na przykład tą strefę, co teraz tutaj się kończy, już ją miałem dzisiaj nawet 2 razy i meta zawsze była w mieście. Nie? Zobaczymy, jak będzie teraz. Mam Bugattiego, jest 5 graczy do końca, no kurde... Fajnie byłoby to wygrać jednak. Dobra, zobaczymy. Ja stawiam, że w tą stronę. Czyli tą drogą byśmy sobie pojechali. Gracze są ustawieni zupełnie inaczej, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie. 5 graczy zostało do końca. No zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo już naprawdę... Już naprawdę mam dosyć. Uwierzcie mi, uwierzcie mi. Nie, błagam. Błagam, tylko nie to. Dlaczego? Jezu. Nie wierzę. Nie wierzę. 5 km do celu. Nie wiem, czy coś tutaj ogarnę. Mam co prawda no, dosyć szybkie auto, ale... Z taką przewagą, jak tamci mają, ciężko będzie ich podgonić. Jezus Maria. Czyli jednak chyba losowo są te punkty. Już słyszycie w moim głosie, nie? Że mam dosyć. Mam dosyć. Ale też mi wpadła taka nowa strategia do głowy, żeby właśnie nie ścigać się z nikim na początku, tylko od razu szukać dropu, co najmniej z 5 poziomu. I dopiero jak mamy tak co najmniej 5 poziom, wtedy atakować. Ale patrzcie, trochę ich podgoniłem. Może jeszcze coś z tego będzie, zobaczymy. Muszę się naprawdę sprężyć, bo tu trzeba było nadrobić dużo. Kurde, 800 metrów. Drzewo. Okej, przedriftowałem po tym drzewie. O, shit, nie wierzę. Ej. Najlepszy samochód. Kurwa mać. Najlepsze jest to, że myśmy niekiedy wygrywali na odcinkach 30-minutowych i to na przykład za pierwszym podejściem. Jakby pierwszy eliminator już wygrana, no nie? A teraz jak chcesz wygrać, to... strasznie ciężko. Oho, ostateczny pojedynek, kolejny. Jeszcze tu miałem kilka pojedyneczków pod koniec. No i co teraz? Kurde, nie wiem, autostrada chyba. Chyba autostrada, jeszcze trochę straciłem rachubę. Jezu, zobaczymy. Launcher raczej nie jest dobra na autostradę, ale trudno. Jest dobra. To na autostradę trzeba szybko. A? I gaz. Teraz musimy szybko zerknąć, jak tam jechać. Kurde, ale buja nią tutaj. 6 biegów max.
Eldorado. To zbijemy, nie? Zbijemy, bo tutaj jakieś domki. A? Jezus Maria. Jezus. Ja mam Fordy dosyć na miesiąc, powiem. Na miesiąc. Docencie to lajkami, łapami, subami. Docencie to, proszę was. Proszę was, to był hardcore. Cały dzień. Dzisiaj wróciłem do domu. Nie wiem, koło 17, 16.30, coś takiego. Ja tamtej pory cały czas z przerwą na jedzenie o 18. Wyobraź sobie. Nie licząc to, co jeszcze od 11 grałem. Kosmos. Kosmos, chłopie. Dzięki wam bardzo za odcinek, za to, że byliście na odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hejas.